Chciałbym jeszcze zapytać o to, troszkę cofnąć się w czasie, o to, jakim pan Andrzej był dzieckiem, bo my mamy takie wrażenie, że wizerunek pan Andrzej jest bardzo stonowany, że jest ułożoną osobą, a on taki faktycznie zawsze był, czy trochę tam też miał coś z urwisa? No, różnie to bywało, ponieważ miał starszego brata, to musiał walczyć o swoje. Wygrywał czy przegrywał? Młodszy mógł wygrywać, proszę cię. Ale wspaniale. Mam takie powiedzenie i taką fotografię, kiedy jak go starszy brat zdenerwował, to on złapał rajtuzy i krzyczał: chcesz w rajstuza? Dodam, że dziecięce rajtuzy, żeby w świat nie poszła fantazja. Dziecięce rajtuzy. Na koniec jeszcze chciałbym tylko zapytać, czy wy w ogóle znajdujecie czas, żeby jakoś tak między tymi twoimi zajęciami, między życiem pani Alicji, tam na pewno też jest wiele różnych obowiązków, żeby się spotykać, żeby jakoś dawać sobie w tym pędzącym świecie jakieś minuty dla siebie. Bo na Insta Stories widzę czasem tam, że jakieś naszyjniki się otrzymuje, inne prezenty, ale chodzi mi o takie chwile, których nie pokazujemy, takie dla siebie. Co wy wtedy w ogóle robicie? Nie, przepraszam, od razu muszę powiedzieć, że Insta Story to faktycznie to są bardzo niewielkie urywki życia i wyjątki. Wiem, że to różnie bywa w różnych odsłonach, natomiast no, nasze życie wygląda troszeczkę bardziej intymnie i prywatnie. Mama właściwie w tej chwili mieszka u mnie w większości czasu, więc... Czyli pionki nieaktualne. Troszkę. To wszystkie. Troszkę tak. Dlatego kiedy ja wracam do domu, no to spotykamy się. Natomiast chcę powiedzieć, że my faktycznie jesteśmy taką dosyć przywiązaną do tradycji rodzinnych grupą ludzi. I we wszelkie święta, różnego rodzaju takie, bywa, że w wakacje kilka dni spędzamy zupełnie w gronie, szerokim gronie rodzinnym, całej rodziny. Imieniny też. No, więc lubimy besiadować, lubimy się spotykać, ale też jesteśmy włoskim typem rodziny, więc wcale nie jest tak, że... Tego się nie spodziewałem. Jesteśmy, krzyczymy. No pierwsze rzuca talerzem. Aż tak nie. Ale bywa, że pokrzykujemy, troszeczkę się... Bodziemy, obydwoje jesteśmy koziorożcami, więc to jest niezbędne, że tak powiem, żeby zaczynać od tego dzień. Ale wszystkich namawiamy do tego, bo wiadomo, świat nie stoi w miejscu. Te wartości rodzinne, że tak powiem, czasem zamieniamy na jakieś inne. Każdy ma prawo do swoich wyborów. Ja tutaj nie będę rejtanem w tej sprawie, ale myślę sobie, że miłość rodzinna to jest takie najpiękniejszy wymiar, że tak powiem, między nami uczuć. Hołdowanie tym wartościom rodzinnym, rozumiem, że tego też się nauczyłeś od mamy, ale czego jeszcze, co jej zawdzięczasz? Gdybyś mógł, wiem, tak, że to jest takie pytanie dość ogólne, ale tak jak myślisz o sobie, jaki masz pierwiastek z mamy, to co by to było? O kurczę, jestem uparty potwornie, to nie jest może najpiękniejsza cecha, ale jestem uparty potwornie. A można się czegoś nauczyć od swojego dziecka, gdyby miała pani powiedzieć, czego Andrzej panią uczy na co dzień? O, wielu rzeczy. Andrzej, na porządku. Tak, czego nie jeszcze? Bo macie poukładane podobnie, czy jesteś... Też, bo ja niestety byłam zawsze niepunktualna i tak zawsze z łezką w oku wspominam, jak mój mąż, który był naprawdę wspaniałym człowiekiem, miał do mnie cierpliwość, że on potrafił czekać godzinami w samochodzie, zanim ja wyszłam. No, ale Andrzej... Ma mniejszą cierpliwość co do czekania w samochodzie. My też jeszcze mamy cierpliwość, żeby zobaczyć odcinek z waszym udziałem Starsza Pani Musi Fiknąć. Tytuł taki przewrotny, mam swoje przemyślenia na ten temat, ale czekamy w takim razie na to, co się będzie wydarzało w waszym odcinku. Dziękuję wam pięknie. Serdecznie zapraszamy, bardzo dziękujemy. Dziękuję.